tej akcji dostępne są nowe pojazdy ratownicze. Śmigłowiec policyjny pozwoli ci ewakuować ludzi z tych budynków, które jeszcze się nie palą. Śmigłowiec ratowniczy umożliwia ewakuację ofiar wypadku drogą powietrzną. Możesz nim także ratować ludzi z dachów budynków. Samochód holowniczy pozwala na usuwanie zaparkowanych samochodów i wraków. Samochód. Ekipy ratownicze muszą najpierw wysiąść z samochodów. Wybierz pojazd, klikając na niego lewym przyciskiem myszki. Następnie kliknij na samochód prawym przyciskiem. Zajmę się tym. Trzeba ugasić płonący samochód. Natychmiast. Dajmy strażakowi gaśnicę. Teraz będzie można ugasić pożar. Mam. Musimy jak najszybciej uratować rannego księdza i przygotować go do transportu. Bardzo dobrze. Co jest? Ksiądz jest już gotowy do transportu. Musisz go jak najszybciej zawieźć do szpitala, ale najpierw ratownicy medyczni muszą go zanieść do karetki. Okej, zanieśmy ofiary wypadku do karetki. Karetka zabiera ofiary wypadku do szpitala. Wkrótce tu wróci.
Bardzo dobrze. Możemy teraz opatrzyć ofiarę wypadku i zabrać ją do szpitala. Praktycznie zrobione. Natychmiast. Praktycznie zrobione. Co jest? Co jest? Zrozumiano. Zajmę się tym. Duża część Paryża została zniszczona po przejściu przez miasto serii niezwykle